Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy odcinek 19, jeżeli chodzi o vlogmasa. Wczoraj vlogmasa nie było, niestety poddałam się. Nie miałam siły na to, żeby tego vlogmasa nagrać, nie miałam pomysłu. Też po prostu miałam przestój u siebie w domu, nic wczoraj nie robiłam ciekawego. Tak jak Wam mówiłam parę dni temu, ja już nagrywam tego samego dnia na ten sam dzień, także wygląda to zupełnie inaczej. Nie mam wolnego, więc też nie mogę sobie nigdzie pojechać i zrobić nagrania w przód. Także tak to wygląda. Jest to minus. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę. Wczoraj było kiepsko, dzisiaj jest naprawdę bardzo fajnie. Jedziemy do Mercadona i do Lidla kupić już świąteczne małe zakupy. Będę robiła krokiety i pierogi, będę je mrozić, także jedziemy po kapustę, grzyby i takie tam pierdółki. No i jesteśmy w Mercadonce. Zanim ruszę dalej, to chcę Wam jeszcze powiedzieć, że w ogóle teraz ten ruch się tak zmniejszył, tak przyjemnie się jeździ po Majorce, bez korków i w ogóle na pewno... Nie wiem, ciężko to sobie wyobrazić, że na Majorce są korki, ale pamiętajcie o tym, że Majorka to jest wyspa, która tętni życiem latem, więc tutaj jest mnóstwo turystów latem. Oni wynajmują samochody, są też różne firmy, które są tam przewozowe i tak dalej, jest więcej ruchu taksówek i tak dalej. I największą wadą jakby jeżdżenia latem po Majorce jest to, że tutaj jeżdżą turyści i oni nie mają pojęcia, gdzie oni jadą, nie znają do końca przepisów, nie wiedzą, jak się w Hiszpanii jeździ na Majorce. Też przyjeżdżają Anglicy, którzy zawsze jeżdżą lewą stroną, a tutaj się jeździ prawą stroną. Nieraz widziałam, że Anglicy jadą pod prąd na przykład. Może nie Anglicy, bo wiele innych osób też tak robi, ale właśnie chodzi o to, że w Polsce tego nie ma. Nie macie tego uczucia, że tego problemu, że tak to nazwę, gdzie po prostu turysta nie wie, gdzie jechać i jest dużo problemów z tym związanych, no bo oni jadą wolno, oni muszą się zastanowić, oni patrzą w GPS-a, w telefon i tak dalej, i tak dalej. Także w Polsce też to jest, ale nie w takim stopniu jak na Majorce. A teraz zbieramy się do Lidla, byliśmy w Mercadonie, kupiłam kapustę kiszoną, bo w Lidlu tego nie ma, kiedyś była, teraz nie ma, kij z tym. I jeszcze Wam powiem, że jeżeli właśnie chodzi o lokalizację, w której mieszkam, czyli CJ Calamorlanda, czyli okolica też Sacoma, Calamior, Calabona, ta okolica jest świetna, bo mamy tutaj Mercadony, mamy Lidla, mamy McDonalda, mamy Burger Kinga, mamy różne Eroski, Hipercentro i tak dalej, a nawet gdzieś tam pod Palmą, czasami w tych miasteczkach jest z tym problem. Mamy też dużego Carrefoura, ludzie do nas przyjeżdżają z różnych miast z okolicy, właśnie do tego Carrefoura specjalnie. Także jeżeli właśnie wybieracie się na wakacje tutaj i na przykład będziecie wynajmowali apartament, czy tam jakieś mieszkanko na Airbnb z kuchnią, to od razu Wam mówię, że tutaj jest dostępność tych wszystkich sklepów i na wyciągnięcie ręki macie przeróżnego rodzaju produkty, więc naprawdę jest mega spoko pod tym względem. A teraz oczywiście Chinolek, no bo jakby mogło nas tutaj dzisiaj zabraknąć. Mamy dzisiaj naprawdę piękną pogodę, także idziemy jeszcze na Sacomkę na szybko, a potem robimy krokiety, pierogi i inne takie pierdółki. Oczywiście moje ukochane palmy w Sacoma, to jest całe paseo z tymi palmami i tu jest przepiękny wschód słońca. Tutaj na wprost mamy Burger Kinga, tam dalej w oddali jest Rancho Sacoma, gdzie możecie sobie wyjechać kucykami albo konno na Castillo de Sapunta de Namer. Tutaj w tych krzaczkach, tam zaraz podejdziemy, jest w ogóle taka osada kotków. Tutaj zawsze jest przystanek, gdzie są bryczki z koniami. Nie polecam tej atrakcji. To jest dla ludzi leniwych, plus te zwierzęta są męczone, stoją tutaj w upałach i tak dalej. A tutaj jest przystanek do Safari Zoo. Darmowy autobus do Zoo Safari, które jest w okolicy i jest też przystanek na Ciuchcie, taką turystyczną, która wozi Was za chyba 7 euro po okolicy, chyba aż do Costa de los Pinos. Tutaj jest taka dość fajna restauracyjka, ale tylko na kawę dosłownie i na jakieś ewentualnie frytki. Mega droga, za wodę chyba zapłaciłam 5 euro tutaj kiedyś z lodówki, ale jest widoczek na plażę, więc nie jest źle. Tutaj jest restauracja hotelowa meksykańska, a tutaj jest ten deptak, o którym mówię. Zobaczcie, jak to zajebiście wygląda. I jeszcze jak jedziecie sobie hulajnogą czy rowerkiem, to widzicie całe to morze tutaj przez cały ten okres czasu, kiedy jedziecie ten właśnie paseo. Ja uwielbiam to miejsce i właśnie stąd są bardzo fajne wschody słońca. Tutaj na wschodzie zachody są mniej spektakularne, ale wschody słońca są przepiękne, także naprawdę warto wstać rano i ja chyba nawet jutro to zrobię, żeby nagrać Wam przepiękny wschód słońca na Majorce. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've got... Jestem oczywiście znowu w swetrze i w długich spodniach, ale powiem Wam, że teraz stoję w takim pełnym słoneczku.
I naprawdę tak grzeje, że można by było chodzić w krótkim rękawku. Także pogoda jest naprawdę super. Zobaczcie, jak sobie ludzie siedzą na murku i korzystają ze słoneczka. Tutaj mamy taką mapkę informacyjną, opisy flag, kolory flag i tak dalej. Taka legenda po prostu, jak wygląda, jak działa plaża i jak działa ratownictwo, gdzie można pływać, gdzie nie można pływać i tak dalej. I jeszcze jedna fajna, mała ciekawostka. Tutaj właśnie w okolicy Sakoma i nie tylko na tym wschodnim tutaj wybrzeżu często przypływają żółwie i składają jajka, a w tym roku wyobraźcie sobie, że w sąsiednim miasteczku w Kalamior właśnie żółwica złożyła jajka i niedawno, chyba z 2 miesiące temu, one były wyklute i wypuszczano te żółwiki do morza, także naprawdę to się dzieje i w momencie, kiedy latem żółwica składa jaja, to ogradzają to miejsce specjalnymi taśmami, tam nie można wchodzić, tam jest wolontariusz, który opiekuje się tymi jajeczkami, chyba i w dzień, i w nocy, i potem właśnie za jakiś czas zabierają te jajka, one są wykluwają się i jakby specjalny team przeznaczony do tego wypuszcza je potem do wody, także naprawdę mega fajna akcja i to jest właśnie tutaj zaraz przy plaży. A tutaj, moi drodzy, taka szybka informacja ode mnie, tutaj widzicie tą tabliczkę Castaide Punta de Namer i tędy właśnie się idzie. O, widzę, że jest nowa tablica tutaj, nie widziałam jej wcześniej. Tutaj widzę, ajuntamiento działa. No i macie tutaj pokazane, jakie są te gatunki ptaszków. Właśnie mamy żółwiki, można je spotkać. Tutaj nigdy nie spotkałam, ale za to spotkałam przy Kalamorlanda. No i to jest opis wybrzeża, jak się nazywają poszczególne miejscóweczki, a my jesteśmy o tutaj. Tak wygląda mniej więcej właśnie trasa początkowa na Castaide de Punta de Namer ze strony Sakoma. Tutaj mamy właśnie to Rancho Sakoma, ono powiem Wam, zaraz Wam zresztą opowiem, tam widać już 2 kucyki. A tutaj zaraz po prawej właśnie w tych krzaczkach mieszkają koty. I te koty są dokarmiane przez miejscowych, z tego co wiem, to kiedyś tutaj spotkałam jakąś osobę, która powiedziała, że jeździ tutaj taki busik, który opiekuje się tymi kotami, to jest właśnie coś... Nie wiem, czy to jest z urzędu, czy to jest coś bardziej społecznego, ale właśnie oni dokarmiają te kotki, też niektóre łapią, sterylizują i tak dalej, ale tak czy siak one się bardzo szybko rozmnażają i aktualnie tych kotów jest naprawdę cała masa. A latem w tych krzakach poza kotami chowają się też nielegalni sprzedawcy koców, napojów, różnych przekąsek na plaży i tak dalej. Także jeżeli rozłożycie się gdzieś z tej strony, to będziecie widzieć, że oni tutaj sobie skręcają i chowają się w krzakach. Majorka pod tym względem rządzi się swoimi prawami, także właśnie ci sprzedawcy są, przepraszam, tutaj nielegalnie, oni nie powinni sprzedawać tutaj nic tak naprawdę, więc oni uciekają przed policją, tak samo ci wszyscy, co sprzedają te torby, paski, okulary i tak dalej, oni też nielegalnie, nawet jeżeli są w Palmie, przy katedrze, to tak samo są tutaj nielegalnie. A teraz co nieco o tym Rancho Sakoma. Powiem Wam tak, ten facet, który to ma, on jest strasznie niemiły, więc... I on też... Ja uważam, że te konie nie są jakoś super traktowane. I ogólnie Majorka i ogólnie Baleary to są takie bardzo wiejskie wyspy. Tutaj jednak jeszcze to społeczeństwo jest takie właśnie wiejskie, ma pojęcie o różnych rzeczach naprawdę sprzed takie stojące w miejscu. Oni nie są tacy open-minded, nie idą z duchem czasu. Oni jednak wolą po swojemu, właśnie tak po wiejsku, tak jak żyło się kiedyś, nie lubią zmian i tak dalej. I dlatego też jak idziecie w takie miejsca typu rancha, zoo i tak dalej, to te wybiegi nie wyglądają jakoś najkorzystniej i ta opieka nad zwierzętami zdecydowanie gdzieś tam kuleje. Tak samo jeżeli chodzi o pieski, w różnych miejscach są na łańcuchach bardzo często, niekarmione zbyt regularnie i tak dalej. Także tutaj są na pewno różne akcje społeczne, które pomagają, ale jest za mało chętnych do pomocy na ilość sytuacji, które są tutaj podbramkowe i no ja na przykład mam 2 koty w domu i mieszkam w miejscu, gdzie jest dużo osad z kotami bezdomnymi i czasami widzę, że one zmagają się z jakimiś problemami, ale ja mogę pomóc na tyle, na ile mogę. Nie mogę kota wziąć do domu, bo moje koty i tak 2 ze sobą się już nie dogadują i nie mogłabym dodać kolejnego kota do mojego domu, żeby po prostu jeszcze bardziej popsuć te relacje. A tutaj jest co prawda dużo jakichś takich schronisk dla kotów i tak dalej, ale oni na przykład rzadko przyjeżdżają i łapią te koty. Tylko to polega bardziej na tym, że to Wy musicie pojechać, Wy musicie złapać i tak dalej, a to naprawdę czasami jest niebezpieczne. Koty przenoszą jednak różne choroby, żeby złapać kota też nie jest tak prosto, więc no, wygląda to różnie i fajnie by było, gdyby było takich organizacji więcej.
I zazwyczaj są one też niemieckie, także to wszystko mówi za siebie. A my, słuchajcie, wracamy już do domu, idę do auta, rozpakuję zakupy, pokażę Wam, co kupiłam. Ciekawostka, w Mercadonie mamy kapustę kiszoną, nie każdy o tym wie. No, także idziemy robić. Dostałam w ogóle serka wiejskiego, bo ja w ogóle pierogi z ruskie robię na serku wiejskim, bo tutaj nie ma twarogu takiego polskiego. Jest w polskim sklepie, ale mi się nie chce tam nigdy jechać i szczerze mówiąc tak się przyzwyczaiłam do tego, że robię na serku wiejskim, który i tak w ogóle jest troszeczkę inny od tego serka wiejskiego, który mamy w Polsce, że tak już się przyzwyczaiłam, że już tak robię od lat. Słuchajcie, jaka pogoda piękna dzisiaj, no nie mogę po prostu. Aż nie chce mi się do domu wracać, po prostu jest taka ładna pogoda. Jeszcze jest to też, ile samochodów jest, jak jest tylko ładna pogoda i jest teraz ten okres świąteczny, takie wiecie, wolne się zaczyna i tak dalej, bo mamy środek tygodnia dzisiaj, to zobaczcie, ile jest aut. A latem te auta się ciągną aż tam, tam dalej i naprawdę czasami ciężko jest zaparkować. Teraz jest jeszcze sporo wolnych miejsc, ale tylko po prostu słoneczko zaświeci i wszyscy ruszają na spacerki, na plażę, rozkładają kocyki, oglądają sobie na murku jakieś tam słoneczko, czy tam, nie wiem, ludzi w wodzie i tak dalej, także klimat jest super. Otwieram szyberdaszek, palemki z szyberdachu, okienka uchylona, taka kolejna ciekawostka dla osób, które nigdy nie miały szyberdachu, też jest mój pierwszy raz, żeby jakby, jeżeli otworzycie tylko szyberdach, czy do końca, czy z tą taką zastawką, o co tutaj pokazuję palcem, to strasznie dudni po uszach, więc jeżeli dopiero otworzycie kawałek szyby w ten sposób, to przestaje Wam dudnić po uszach. Co jest dużym minusem, bo wydawałoby się, że macie szyberdaszek i jeździcie cały czas z otwartym, ale wcale tak nie jest. Dość rzadko go używamy. Latem w ogóle nie używamy, bo jest za gorąco, zimą jest za zimno, a taka pogoda jak dzisiaj jest właśnie idealna do jeżdżenia z szyberdachem, także lecimy. Muzyczka, palemki, słoneczko, szyberdaszek w dół i bum! Nie wierzę, ej, znowu koń wyszedł na plażę, to jest taki piękny widok, ja marzę o tym, żeby one na stałe po prostu były tutaj na plaży, nie? Bo to jest po prostu coś pięknego, no wiadomo, ciężko byłoby się opalać i mieć kupę konia obok, ale no zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Siema! Piotrek każe mi znowu coś nagrywać, tym razem Piotrek będzie farbował swoje ciuchy na czarno, bo oczywiście ubrudził. Tutaj mamy. Ja nie mogę nosić białego, bo to. Bo on po prostu zostawia jakieś. Nie, taki... nic tam. A gdzie jest ten taki ślad? Poszukaj. O, tu zobacz, to ja nawet nie. No mam nie da się tego sprać, bo to też jest taki materiał. No i tutaj przygotowujemy miksturę. Miksturkę. Trzeba bardzo uważać, bo ja już jestem cały czarny. Ogólnie pierwszy raz, jak robiliśmy coś takiego, to był chyba dywanik, nie? Tak, ale bo on ja dywanik uwaliłem farbą. Oczywiście znowu Piotrek ubrudził jakby co, farbą nie? Farbą niebieską uwaliłem, chciałem go przefarbować całego. Ale nie wyszło, ale teraz spróbujemy z białym. Wydaje mi się, że był materiał też inny. Tak, ale moim zdaniem to też nie wyjdzie, bo no zazwyczaj z białego na czarno to może być trochę dobra, ciężko. Tam lecimy. Zobaczymy. To jest też to są zakupy, których jeszcze nie mogłem rozpakować, bo Piotrek powiedział mi, nagrywaj szybko. Wow, ale fajne, to jest takie satisfying, nie? No, super. Zobaczmy. O, kot już woła. Będzie te ciarne. No, fajne, takie łaciate. Teraz zobaczcie na naszego kota, tak to za każdym razem wygląda. No chodź. Nawet fajnie to wygląda, ale nie zostawiaj, tak całe rób. No nie, żartuję przecież. Tylko czekaj, kurde, poczekaj. Mamy już ciasto do naleśników i za niedługo będziemy je smażyć, a potem wieczorem zrobię farsz i nie dostałam w Lidlu też tego cottage cheese, czyli serka wiejskiego, więc będę musiała podjechać jutro i pierogi dopiero jutro. Zobaczcie w ogóle, ile zostało ciasteczek i babeczek. To już jest naprawdę kilka dni po tym vlogmasie, gdzie ja robiłam te ciastka i te babeczki, a to jeszcze stoi, bo to jest, słuchajcie, to jest tak syte i wychodzą tak duże te kulki, że to jest masakra. Mega słodkie, także nie wiem, połowa mniej cukru, a te ciastka są mega pyszne, no ale też są dość spore, nie? Więc ja już mam ich dosyć i Piotrek zresztą też, także chyba je będę musiała wyrzucić. Tak wygląda opakowanie tej kapusty kiszonej z Mercadony. Tak jak widzicie, to jest al estilo bavaro, czyli w stylu bawarskim. Ja kupuję zazwyczaj tą kapustę i po prostu jem ją jako surówkę, ale ja też lubię tego typu smaki po prostu sobie jeść jako przekąskę, więc ja sobie często to nakładam po prostu taką i sobie to zjadam w ciągu dnia. No i z tej kapusty będziemy robić właśnie farsz na i pierogi, i na krokiety. Także to dostaniecie w Mercadonie w przypadku moim, tutaj w Sakoma. Ta kapusta stoi obok działu rybnego po lewej stronie, tam gdzie są keczupy i takie tam inne sosy. Mam też baterie, bo oczywiście tutaj wszystko mam na baterie teraz, jeżeli chodzi o ozdoby świąteczne i już
zabrakło i kupiłam też kolejne LEDy, bo będę ozdabiać jeszcze choineczki żywek, które kupiłam i też potrzebowałam do tego baterię. Także tutaj to jest kolejny zakup. Jeszcze jak będziecie w Lidlu, to bardzo, bardzo Wam polecam te soczki. One są bardzo dobre. Tutaj macie jabłko, winogrono, kiwi i limonka, a tutaj macie taką multivitaminkę i to jest naprawdę smaczne. Ostatnio kupiliśmy też takiego gotowca grzańca i akurat tego kupiłam w Millerze, ale widziałam, że one są teraz też w Lidlu albo były i nawet ludzie przede mną w kolejce kupowali taki sześciopak podwójny tego grzańca, także to chyba jest smaczne. Mam nadzieję, bo ja jeszcze tego nigdy nie piłam i muszę spróbować, bo po prostu jak będzie niedobre, to będę musiała sama kombinować na święta, bo będziemy sobie siedzieć w piżamkach, obżerać się i pić grzańca, także no musi być smaczne. Chciałam zauważyć, że tutaj pojawi się jakiś duży prezent. Ciekawe, dla kogo ten prezent? Wjechał tutaj Texas. O, moja szata teksańska. Teksas to chyba Meksyk. Meksyk, przepraszam. Jak zwykle. Dzisiaj jest 19. Otwieramy. Coś tutaj. Ja już nie pamiętam znowu, co to jest. O, co to to? El Salvador, nacho, coś tam, chili. A, jest taki zestawik. Tak, no, znaczy to nie ja, to Mikołaj, sorry. Ale fajne te. No to jest takie jak o tutaj, o widzicie. Bardzo fajne, bardzo fajne. Dziękuję bardzo. To jest do przekąska do piwka. Tu jakaś chyba ostra jest leciutko. Tu masz takie miejsce na sosik. Otwiera na dipa. O, pokaż tutaj. O. Tak będzie wkładanie dip. A no. Tutaj po boku będą, a bo tu masz taką kieszonkę. I tutaj się wysypuje wszystkie na czoski dipki. Tu macie też rysunek. I fajne to bardzo jest, fajne. Nie? No. Do kina takie coś przemycić. O, zamiast ten. Takie coś powinni właśnie sprzedawać w kina. Na przykład, no, fajna sprawa.